No witam, witam bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Zanim rozpoczniemy odcinek, to powinien zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, ponieważ jak ktoś nie subskrybuje, to jest miękką fają po prostu, więc zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A ja was dzisiaj witam w odcinku, w którym będziemy mierzyć się z Akinatorem. I w dzisiejszym odcinku postaramy się znaleźć różne postacie. Spróbujemy znaleźć mnie, chociaż już kiedyś mnie znaleźliśmy, ale zobaczymy, czy uda nam się to zrobić łatwiej. Jestem też zresztą ciekaw, ile razy już ktoś wyszukiwał moją nazwę na Akinatorze i zobaczymy ile. No ja, mi się wydaje, że to będzie gdzieś około 6-7 tysięcy, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak było ostatnio, więc wątpię, żeby to się jakoś bardzo zmieniło, ale ostatni odcinek z Akinatora, który nagrywałem już dosyć dawno temu, całkiem wam się spodobał, więc uznałem, że czemu by tego nie powtórzyć, może być całkiem fajnie. A ja was zapraszam jeszcze na inny kanał, w sensie na ten drugi, Filip Szybko, ja zapraszam, linki są wszystkie w opisie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to może wejść i sprawdzić. Ja teraz w tym momencie wchodzę na YouTube'a i sprawdzamy, ile ma łapę w górę mój poprzedni film. Muszę to sprawdzić, przepraszam, muszę to sprawdzić po prostu. Poprzedni film wrzucony 20 godzin temu ma 1000 łapek w górę, więc uwaga, podbijam stawkę. 1200 łapek w górę i kurczę, będzie super, dobra? Pokażcie moc 1200 łapek w górę i lecimy z koksem. Dobra, a ja przechodzę do Akinatora. Klikamy zagraj i sprawdźmy, co dzisiaj będzie tutaj szukane. Jakby ja myślę, że możemy się skupić najpierw na tym, żeby znaleźć mnie. Tak na spokojnie, ogarnijmy, o co chodzi. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Oczywiście, że nagrywam. Oczywiście nieprzerwanie od 2 lat. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? No zdecydowanie nie. Czy postać nosi okulary? No aktualnie mam, ale kurczę, tutaj dam, że nie. Ponieważ ja normalnie nie noszę okularów, siedzę tylko przy komputerze w okularach, normalnie ich nie noszę. Czy twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Nie, to nie chodzi o Paliona, tu nie chodzi o Dave'a, tu chodzi o mnie. Czy twoja postać gra w House Flippera? Nie mam pojęcia, co to jest nawet. Czy kręci filmik o Minecrafcie? Owszem, że tak. Czy twoja postać jest obcokrajowcem? Zdecydowanie nie. O, jakoś długo ładuje. Czy to już wiem, że ja nie? Czy twoja postać mieszka z kobietą? No, kurczę, tu chyba chodzi o drugą połówkę, więc nie wiem, dajmy po prostu. Czy twoja postać ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTube? No, niestety nie, ale może kiedyś się to wydarzy. Czy twoja postać należy do 5-osobowej grupy? Ojej, 5-osobowa grupa. Ja nie wiem, co pod... Nie wiem, bo nie ma oficjalnie żadnej grupy, ale myślę, że można by było tak pomyśleć o Palionowie. Tam było nas wtedy 5, więc był taki moment. No nieważne. Czy twoja postać jest związana z kolorem żółtym? Nie wiem, raczej nie. Żółty chyba bardziej pomarańczowy jakiś, bo zawsze pomarańczowe łóżko w Minecraft mam. Czy twoja postać mówi w tym samym języku co ty? No tak. Czy twoja postać gra w Roblox? Robiłem odcinki z Robloxa na plusa. No, załóżmy, że tak, ale nie często. Czy twoja postać jest królem popu? Nie. Czy twoja postać jest za nas Premier League? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry? Nie. Czy twoja postać nagrywa z Gilatis? Nie. Kto to jest w ogóle? Czy twoja postać ma zarost? Kurczę, no teraz mam. No. Chyba tak. Czy twoja postać posiada jakieś tatuaże? No nie. Czy twoja postać kiedykolwiek napisała piosenkę? No tak. O, ładuje. Czy już wie, już jest jakby tutaj na dobrej drodze? Nie. Czy twoja postać ma ciemne włosy? Czy to są ciemne włosy? To chyba nie są ciemne włosy. Chyba nie. Czy twoja postać przeszła metamorfozę? Nie, nie wiem, o jaką metamorfozę by chodziło. Piszę muzykę? No tak. Czy nosiła przez większość czasu czapkę? Okej, ja miałem taki okres, gdzie bez przerwy w czapce nagrywałem odcinki. Zresztą tą czapkę tutaj mam, uwaga. To jest ta czapka, w której nagrywałem masę odcinków, ale to nieważne. No, no tak, no. Czy gra w Arsenalu? Nie. Tak! Tak, zgadło, dobra, tak, to chodziło o mnie. Czemu nie ma zdjęcia? Kiedyś było zdjęcie. Ile? 9600 razy. Ej, dobra, widzę, wybijać na Akinatora, dobijamy do 10 000, ale ja za bez trzymanki. Dobra, czyli Akinator wiedział, o kogo chodzi. Wiedział, że chodzi o mnie. Ciekawie, dobra, w takim razie zagrajmy jeszcze raz i spróbujmy znaleźć kogoś innego. Może spróbujmy w tym momencie znaleźć... To znajdźmy może Dave'a. Czy kobiece ubrania? No nie. Filmik o czy postać kręci filmiki o Minecrafcie? No tak. Gra w Roblox? Chyba tak, bo czasem tam jakby nagrywał też. Strzeliła bramkę w finale Ligi Mistrzów? No chyba zdecydowanie nie. Czy twoja postać jest związana z kolorem zielonym? No w sumie to tak. Ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTube? Nie. Czy nosi okulary? Tak. Czy ma młodszą siostrę? Tak. Czy posiada insygnię? Nie.
Czy, uwaga, kolejne pytanie, ale ładuje, dobra, czyli szuka. Ten Aki, a to jest dla mnie niesamowita w ogóle aplikacja, ten Akinator, że on tak dużo wie. Rzucaj postać z żabą. Okej, okay, on już wie. Tak. Ma brata lub siostrę? Tak. Ej, tu jest zdjęcie. Okej, okay. No tak, no chodzi o Dawida, ale w ogóle Instagramer. Okej, okay. 6800 razy, okej, okay. No zabyłem troszkę więcej razy, ale ja jestem jako YouTuber, a tu jest Dawid Kochanek Instagramer. No dobra, no to spoko, w takim razie spróbujemy znaleźć teraz Milki, to będzie dosyć ciekawe. Czy nosi damskie ubrania? Tak. Czy znacie osobiście? No kurczę, kliknąłem, że tak, poprawmy. Dajmy, że nie, bo to widzowie zazwyczaj odpowiadają na te pytania. Czy twoja postać ma chłopaka, który ma kanał na YouTube? No w sumie to nie. Ale widzowie pewnie zaznaczali, że tak. Okej, czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? No tak. Czy twoja postać ma włosy w dziwny kolor, zielony, niebieski, czerwony? Nie. Czy twoja postać gra w Roblox? Nie. Czy twoja pojawiła się w piosence? Postać pojawia się w piosence? Chyba nie. Może tam w jakiejś z Minecrafta się kiedyś pojawiła, nie wiem, w jakiejś spalionowa jeszcze, nie wiem. Czy twoja postać ma związek ze smokami? Nie. Gra w Fortnite? Nie. Kolejne pytanie jakie będzie? Uwaga! Ale ładuje długo. Czy twoja postać jest związana z cytrynami? Nie. Czy twoja postać ma zabawne imię? Tak. No nie. Czy odgrywa jakąś rolę w policji? Też nie. Czy twoja postać jest... czy ulubiony kolorem twojej postaci jest zielony? Nie. Uwaga, kolejne pytanie. Oj, Akinator ma problem. Czy twoja postać ma siostrę? Ma. Postać zabijała ludzi? Nie. Jest związana z mlekiem? No tak. Okej, idziemy w dobrą stronę, mi się wydaje. Wydaje mi się, że tutaj już Akinator powoli może podejrzewać, o kogo chodzi, ale jeszcze kilka kontrolnych pytań może zada. Czy twoja postać ma mocną siostrę? Ma. No Milki, no i dobra, no i tak, to prawda. Ile razy Milki była wyszukiwana? 19 tysięcy razy, okej, okay, no to Milki tutaj ma zdecydowanie prowadzenie, aczkolwiek to wynika też chyba z tego, że po prostu Milki najdłużej jest na YouTube, w sensie, że osiągnęła tam coś wcześniej, a Akinator już ma dosyć sporo lat, więc na przestrzeni tych lat myślę, że dosyć sporo tutaj miało się okazję znaleźć, że tak powiem. Odgadywane 30.12.2021, czyli dzisiaj dokładnie. Dobrze. No to super, znaleźliśmy Milki w takim razie. Ja bym teraz chciał znaleźć kogoś, kogo... Jakby to powiedzieć, Akinator mógłby mieć problem znać. Na przykład, czy moją siostrę mógłby znać? Kurczę, raczej wątpię, żeby moją siostrę znał. Spróbujmy znaleźć, kogo by tu można było poszukać. Ej, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kogo bym tutaj chciał poszukać. No, Paliona na pewno będzie znać, Wojana też. To chyba nie ma sensu. Tu po lewej stronie nawet podpowiada, że Fairout, kurczę, ostatnie 10 rozgrywek. Aha, okej, okay, rozumiem. Dobra, spróbuję znaleźć moją siostrę. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Wydaje mi się, że raczej nie, ale możemy spróbować. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Tak. Ma chłopaka, który na... Nie. Rozmawia ze swoją postacią? No dajmy, że nie. Czy twoja postać jest piosenkarką, piosenkarzem? Nie. Postać jest youtuberem? Nie. Czy twoja postać ma dziecko? Nie. Czy twoje polskie nazwisko? Tak. Czy znacie osobiście? No nie, załóżmy, bo to, robię to z poziomu widza, czyli osoby, która tak by odpowiedziała. Czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? W sumie tak. Czy twoja mieszka z rodzicami? Tak. Czy twoja postać ma siostrę? Nie. Czy twoja postać ma iPhone'a? No w sumie teraz już ma, ale wtedy dajmy, że nie. Albo dajmy, że nie wiem. Czy twoja postać ma od 15 do 26 lat? Nie. Ma młodszego brata? Nie. Ma polskie imię? Tak. Czy twoja postać ma brata lub siostrę? Tak. Bawi się zabawkami? No, czasem tak, no. Ma starszego brata? Tak. Ma włosy koloru blond? Tak. Ma zieloną skórę? Zdecydowanie nie. Ma starszą siostrę? Też nie. Ma greckie pochodzenie? Nie. No tak, pytania są tak jakby troszkę pasowały, a jednak nie do końca. Czy twoja ma kanał na YouTube? Nie. Ma brązowe włosy? Nie. Chodzi do szkoły podstawowej? Tak. Jak się wystraszę! O kurde! O kurcze!
Patrzę na imię i Tosia się zgadza. Dobra, czyli im... dobra, czyli siostra od Marcina Dubiela też ma na imię Tosia. Ej, nie wiedziałem tego, naprawdę. Ale jazda, a ja patrzę napisane Tosia i później patrzę na to, co jest niżej. Ale no, myślałem, że naprawdę jest moja siostra. No nie, to nie jest moja siostra. Czyli chcę kontynuować tak, zobaczmy. Dokończymy to do końca, tak żeby wprowadzić moją siostrę. Może twoja postać jest mężczyzną? Nie. Posiada nadprzyrodzone zdolności? No nie. Ma małe stopy? To chyba tak. Tworzy filmy na YouTube? No dajmy, że tak. No bo ten, postać ma mniej niż 10 lat. No ma równo 10, w tym roku ten, no dajmy, że tak. Czy w postaci ma sławnego ojca? Nie. Związana z romansem? Nie. Nosi okulary? No, nie wiem, no czasem nosi, czasem nie. Czy w postaci jest znana ze swojej szybkości? Nie. No dajmy, że nagrywa ze mną. Ma postać, czy ma znanego brata? Tak. I uwaga. Postać ma włosy w naturalnym kolorze blond. Tak. Potrafi mówić. Tak. Ma związek z morzem. Nie. Kolekcjonuje świeżaki. Tak. Postać gra w movie Star Planet. Nie, chyba nie. Samodzielnie montuje filmiki na YouTube. Nie. Była kapitanem drużyny narodowej. Nie. Postać ma telefon? Ma. Pochodzi z Włoch? Nie. Ma ciemne włosy? Nie. Ma kota? Nie. Walczy szablon? Nie. Nagrywa na YouTube ze swoją mamą? Nie. Nagrywa różnorodne challenge? Nie wiem. Nie. Tak, chcę kontynuować. Czy ta postać tworzy zabawne filmiki na YouTube? Nie wiem. Postać gra w Minecraft? Czasem tak. Jest małym dzieckiem, to jest dzieckiem, ale czy małym, to nie. Ma sławne rodzeństwo, no załóżmy, że mnie ma. Grała w Crysis 3, nie. Julia Gower, kto to jest? Nie. Chcę kontynuować, ma spiczaste uszy, nie. Pojawiła się twoja, jest nadal, czy program, nie. Czy twoja postać rozwodziła się kilka razy, nie. Czy twoja postać jest dziewczyną, tak. Pochodzi z Polski, tak. Znanego brata lub siostrę? Tak. Nosi makijaż? Nie. Jest związana z Minecraftem? Nie wiem. Ojejku, ten Akinator tak kurczy, chyba nie do końca, nie do końca tutaj będzie znał moją siostrę. Mi się wydaje, że będzie trzeba ją wprowadzić, tak mi się wydaje. Więc uwaga, ładuję i pojawi się problem techniczny, spróbujesz... Aha. Dobra, a czy to nie powinno być tak, że ja po prostu w momencie, w którym kończę ten quiz i on nie odgadł, to ja mogę wprowadzić, o kogo mi chodziło, wpisać, o kogo chodzi i tak dalej, i on by już wtedy wiedział? No nie wiem, coś tu jest nie tak, no ale dobra, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Sprawdziliśmy troszkę rzeczy, no nie udało mi się znaleźć mojej siostry, może kiedyś mi się uda, szukajcie wy jej, może wy ją, prawda, nie wiem, znajdziecie albo stworzycie jej tutaj jakieś konto, bo im więcej osób chce ją wyszukać, tym większa szansa, że ona się tutaj pojawi i tak dalej, no nieważne. W każdym razie widzimy się na kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć. Pa, pa.